Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ski, a dzisiaj zagramy sobie w RimWorld i dostaliśmy właśnie komunikat przygotowanie do dziecka od Samantha. I moi drodzy, w ciągu 6 dni narodzi się dziecko Samanty, więc musimy przygotować pokój dla tego dziecka. Te drzwi zostają zablokowane, na razie w tym miejscu będziemy tworzyć miejsce dla dziecka, a zatem musimy stworzyć sobie łóżeczko w jakości nie gorszej niż wspaniałej. A nawet lepiej by było nawet to. Musimy stworzyć też. Co tu jeszcze mamy dla dziecka? Pudełko dla zwierząt. Koksownik musimy stworzyć na pewno. Musimy stworzyć. W sumie to możemy przenieść. To możemy spokojnie. To biurko możemy spokojnie przenieść. Tą ławkę, przepraszam. Możemy stworzyć też tablicę. Możemy stworzyć tablicę. Możemy stworzyć jakiś taki konik na biegunach, pudełko z zabawkami dla dziecka, tron, może tron nie. I dodatkowo komodę, komoda się w sumie z niczym tutaj nie łączy, więc chyba komoda nie ma wpływu za bardzo na to miejsce. I chyba tyle, i fajnie by było, gdyby Samantha się tym zajęła sama osobiście. Gdyby Samantha się zajęła tym sama osobiście, przenosi drewno. Nie, pracuj nad łóżeczkiem. Łóżeczko jest takie must have. Jakby łóżeczko musi być zrobione. I to łóżeczko musiałoby być zrobione w takiej nawet. Czekajcie, w sumie ja bym zrobił sobie jeszcze taką jedną opcję. Ja bym drzwi zrobił w tym miejscu jeszcze. Dodatkowo. Dodatkowo drzwi w tamtym miejscu. Jakoś dobra. No nie, Samantha, musimy poprawić to, wiesz? Nie przenosisz, tylko budujesz. Samantha, badasz, tragasz na trzecim, budowniczą na pierwszym, przenosi drewno do łóżeczka, okej, spoko. Pracuj nad łóżeczkiem, to łóżeczko fajnie, żeby było zrobione w miarę szybko, żeby nasi koloniści już mieli, czuli się bezpiecznie i żeby to dziecko, które się urodzi, już od razu miało swój pokój, gdzie jest dosyć ciepło, 20 stopni, myślę, że nie jest źle. Samantha, zbuduj to, jak użyjesz teleskopu. Dalej nie. Odpoczywa. Nie, nie odpoczywasz. Pracuj nad łóżeczkiem. Pracuj nad łóżeczkiem. Nie ma spania. A jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Bo to jest strasznie irytujące. Nie chciałbym, żeby na tych rzeczach, na tych naszych tych jeździli, powiem wam szczerze. Jest to trochę szybsze faktycznie, ale przez to, że oni na tym jeżdżą, no i pięknie, mamy mistrzowski przedmiot i Samantha, możesz iść się położyć, możesz sobie troszeczkę odpocząć. Jakby to mi się podoba, to mi się mega podoba. Mam tylko nadzieję, że nasz więzień... On jest w jakim wieku? 48 lat, ale jest w sumie dobrym więźniem, więc myślę, że będziemy mogli spokojnie go wykorzystać do tego, żeby on też sobie jakieś tam rzeczy budował, nie? O, tu już się widzę, też robią rzeczy nasze. Mamy świąteczną choinkę. Mogę nawet sobie rozpocząć jakiś rytuał. Ej, pięknie, zrobimy sobie te rytuały. Jakby każdy rytuał też nas powoli zbliża do tego, żebyśmy mogli sobie znowu zreformować naszą ideologię. Kekogal ma coś popsutego, buty ma popsute. I chyba będę musiał zrobić taki manewr, że będę musiał chyba jakieś zwierzęta wyciąć na mapie. Jakieś kapibary i tak dalej. Potrzebuję dużą ilość tego. Kto jest naszym myśliwym głównym? Myśliwy na pierwszym oczywiście jest Samantha. I póki ona się jeszcze rusza, póki się ona jeszcze może ruszać, to ja bym zlecił jej polowanie na te małpy. Musimy te małpy upolować. Kapibary również możemy upolować. Bumalopy, słonie. Fajnie by było te nosorożce i słonie upolować, ale to się może wiązać z nieprzyjemnościami. Co Samantha teraz robi? Buduje płytkę z marmuru. Ok, zbuduj tą jedną płytkę z marmuru. I mam nadzieję, że jak ją skończysz, to zajmiesz się polowaniem. Konsumuje posiłek.
a budownictwo myśliwe, czyli na pierwszym myśliwstwo, czyli jakby teoretycznie powinna spokojnie powinna móc sobie Samantha więź. Okej, no ty możesz sobie na tym, ty możesz sobie na Sakurze jeździć, spoko. Zróbmy tak, że ty na Sakurze możesz jeździć jako jedyna. Idziesz polować? Poluj na kapibarę. Okej, spoko. Pięknie. I fajnie by było, gdyby podczas... Dlaczego? Drzwi są zablokowane, patrzcie. Jakby drzwi są zablokowane, a mimo to ona sobie przez nie przechodzi. Muszę popatrzeć, czy tu więcej się osób kręci przez te drzwi. Nie powinny teoretycznie, bo są jakby wyłączone, mają to. No i tutaj małpka jest już dojeżdżana. Leczy Rodus. Ojejku, dobra. To będzie długa przeprawa, coś mi się wydaje. Ale spoko, damy radę. A, właśnie. Bo. A, za 6 dni. Kurde, nie wiem, czy chciałbym to robić, bo. Tutaj jest ten starożytny kompleks i. Chcielibyśmy. A to było co? Go explore. Nie wiem, czy było to zadanie tamto. Tutaj w ogóle mamy 6 ludzi. I tutaj moglibyśmy pozyskać sporą ilość tych, sporą ilość nowych więźniów. To była też spoko opcja. Fajnie by było, gdyby... Ja chyba to laboratorium medyczne przestawię. Tak samo to muszę stworzyć kopię. Stwórzmy kopię sobie w tym miejscu. Jeszcze jedno, żeby były dwa jakby miejsca do ładowania. Bo to docelowo rozbierzemy to. I damy w tym miejscu jeszcze jedno. Gdzieś tam do ładowania. Docelowe. Miejsce rzeźnicze, opraw stworzenie. I white. Opraw stworzenie. Też tutaj w tym pomieszczeniu musielibyśmy dać trochę więcej światła. Ale może byśmy wstawili te lampy. Takie lampy może byśmy wstawili, może byłyby, lepiej by wyglądały trochę te lampy. Żeby dać je tutaj koło mównicy. Tak by było chyba, to jest chyba konstruktoid. Tak. Padła mu energia, bo ten się ładuje cały czas. No powoli, powoli nabiera to, nabiera, z czego my to robimy w ogóle? Z drewna, okej, spoko, ale oni są zajęci w sumie budowaniem tego wszystkiego naokoło. Więc się nie dziwię, że... Mają co robić. Okej, tutaj małpka jest oprawiana. Na razie nie ma zombie, więc jakby jest spoko. Tylko, że musiałbym zobaczyć, ile mamy tej skóry. To jest skóra? Nie, to jest wełna. Tu są skóry. Okej, spoko. Czyli tą skórę też moglibyśmy pewnie poszywać sobie, znając życie. To jest staty do stylizacji. Tu jest to. Poszywana skóra. Rób bez końca. I to robi Rodus cały czas zombie atak. Teraz trzeba na to uważać, bo tutaj też gdzieś się kręci nasz. O, tu jest nasz. White się kręci. White. Opraw to stworzenie. Ja ci odznaczę ci to, tą robotę. Bo ty zaraz się przewrócisz nam. Konsumuje. Może idź się połóż? Albo i nie. Mamy 14 zombie. 14 zombie. Pokój prawie gotowy. Samantha robi co? Samantha poluje. Samantha. Postrzelamy trochę do zombie, co? Ale ona potrzebuje chyba wsparcia przy tym strzelaniu do zombie. Chyba dajmy Search and Destroy, zobaczymy, czy sobie poradzi. Raczej powinna bez problemu sobie poradzić. Czym jest ten drought? Aha, czyli to jest jakiś w ogóle event, który niszczy nam uprawy wszystkie. Jakby spoko, jesteśmy zabezpieczeni, w ogóle totalnie jesteśmy zabezpieczeni w ilość jedzenia, więc jakby to nam się nic nie stanie. Więc jakby z tym jest spoko, nie?
Więc jakby z tym mamy totalnie spokój. No tu Samantha jednak robi. Party Frenzy Cohen. No. Nie chciałbym, żeby coś tam postrzeliło Samantę. No i dziękuję bardzo. Jesteś wolna. Dobra, możemy też sobie te zombie serum ekstraktować. Niewielkie ryzyko załamania. Co, White chyba, tak? Czemu White załamany jesteś? Albo jesteś w ogóle przemęczony. Aha, ale musisz to robić pewnie, bo ja ci kazałem, tak? Nie mogę ci kliknąć, żebyś położył się do łóżka? Nie, nie mogę. No, White upadł z powodu wyczerpania. Odpoczywa, no nareszcie. Nareszcie odpoczywa. Zdrowie, potrzeby. Rekreacja, pozbawienie, senność. A właśnie ta modyfikacja ciała. Też to trzeba będzie w końcu ogarnąć. W ogóle Samantha. Samantha, zbuduj proszę tą ładowarkę, dobra? My to mega potrzebujemy. Co ty w ogóle robisz? Łuk refleksyjny. Dobra, dokończ ten jeden łuk, ale już tego więcej nie robimy, dobra? O, urodziła nam się krówka dodatkowa. No i spoko. O, będzie ładowarka druga, spoko. Będziemy mogli nasze boty ładować już w dwóch miejscach. No i rewelacja. Czy ja cię mogę prosić... Nadużycie ambrozji? Przecież macie zakaz używania jakichkolwiek używek. Hej, halo, halo. Jest bez używek. White. A, bo ty masz ten. Czy ja cię mogę uspokoić? Aresztuj. Strzeżenie. Czyli co, Brett musiałby to chyba zrobić, tak? Uspokój. Uda się? Znowu to samo, no weź. Okej, okay, co to jest w ogóle? Potrzebuję dodatkowych rąk do pracy. Ej, nie wyślemy wam kolonistów na 6 dni. Nie ma takiej opcji w ogóle. Nie, nie wysyłamy. Nie wysyłamy wam kolonistów. To w ogóle nie wchodzi w grę. O, tu już się kończy, widzę, robić. Twoje miejsce w tym momencie jest baraki więzienne, bardzo imponujące. No i jakby to mi się podoba. A czemu tu nie ma nic? Podmokła gleba. Nie gadać na tym terenie, nie mogę budować, bo się wkurzę. Bo to pewnie psuje... Minus jeden, nie jest tak źle. To już brud daje większy minus niż to. Ale to mi psuje estetykę. O, badania lecą dalej. Brett, masz teraz poziom badań prawie 12 już. Zobaczcie, powoli mu rośnie cały czas. Ej, spoko opcja. Myślę, że moglibyśmy sobie... co ten Berig już robi? Okej, on kłary. Dwa komponenty wydobył. Ej, rewelacja. To jest w ogóle dobry pracownik. I ja myślę, że ja mógłbym go sobie przysposobić, żeby on był rzemieślnikiem na drugim. Sprzątaczem? Mamy bota do sprzątania, więc nie musisz jakby być z tym. Ale chciałbym, żebyś robił kwary i rzemieślnika. To może każdy robić tak. To może robić każdy. Okej, okay, spoko. To jest jadeit? Jadeit. O, fajnie. Mamy trochę jadeitu. Konwersja. O, no i jest naszej wiary już. A na razie nie chcemy go ogólnie. Czy ja mogę go zmienić mu więzień? Work and Hemogen Farm. Zróbmy tak. Brak dostępnych łóżek medycznych. To jest nieprawda. Łóżko medyczne jest w tym miejscu.
I myślę, że spokojnie możemy sobie to wykorzystać. Ktoś potrzebuje leczenia, Rodus potrzebuje leczenia, a Samantha robi co? Leczy Rodus. No i pięknie. I teraz zaczyna się to układać w końcu. Mieliśmy zrobić ogólnie ten... Mogę to zrobić? Ej, mogę zrobić. To ja bym zrobił taką ogólnie... Ja bym zrobił taki festiwal. Mamy drzewko! Taka wigilia trochę. White. Albo White is ten. White is wkurzona. Ciekawe, jakiej jakości to będzie. Oby było dobrej jakości. Zabawne. I mamy plus 5 na 6 dni. Rewelacja. A to jednorazowe było. Drzewko zniknęło. O kurde. Konwersja. Ej, konwersja. A, bo nie ma tego White'a, nie ma. Dobra. Bo musimy przerobić Rodusa, bo Rodus jest innej wiary. Musimy go przerobić na naszą tą, tylko że na razie White jest, załamała się i... Czy mamy żarcie jeszcze? Mamy 9 żarcia, 10 żarcia. I w ogóle musimy koniecznie... musimy koniecznie ogarnąć jakieś te... Krzesło jest. Wygodne i komfortowe krzesło. Ja bym w ogóle zrobił duży stół. Ja bym w ogóle zrobił duży stół naokoło i dał krzesła po prostu wszędzie. Żeby oni mogli spokojnie sobie usiąść i spokojnie sobie zjeść to wszystko. Ała. Właśnie sobie kopnąłem w ten. Zrobiłem sobie siniaka. Kto potrzebuje leczenia? Samantha, możesz go... Jak wstaniesz, to wylecz go, dobra? Ej, spoko, jakby na razie to wygląda całkiem spoko, powiem wam szczerze. Musimy kogoś koniecznie ogarnąć, kto będzie to przerabiał. Te liście zioła. Kto będzie te liście zioła przerabiał? Tutaj mamy Samantę niby. Więc ja musiałbym, chyba że może byśmy przypisali tego Rodusa całego? Tylko w sumie Rodus nie może chodzić za bardzo w te inne miejsca, nie? Ale zawsze możemy stworzyć mu miejsce tutaj. Jedną strefę. Strefa, składowisko. Wyczyść wszystko. Priorytet krytyczny. I w tym miejscu moglibyśmy dać mu używki. W postaci... To będzie w roślinach? Liście zioła. Pyk. Tak moglibyśmy dać, żeby tam zawsze było to położone. I on po prostu będzie mógł to hurtowo robić. Zmienimy to na kogokolwiek. Samantha, weź przenieś mi to w ogóle. To. Nie. To jest też krytyczny? Dajmy na ważny. Samantha. Przenieś proszę to. O, przenieś to tam. A my damy sobie naszego więźnia. I pobrany hemogen. A jego damy sobie po prostu na gotowanie. Damy go sobie na gotowanie i on będzie się zajmował... W głównej mierze będzie zajmował się tym. Ale tu miałeś to dać. Halo? Nieprzetworzone, materiał roślinny, liście zioła, krytyczny. Czemu tego tam nie dał? O, teraz jest. Ej, też Cohen to robi. Ej, to spoko, jakby ktokolwiek to może robić. Jakby kto jest bliżej, to spokojnie może sobie... On ma... Cohen jest kucharzem? Kucharz? Nie. Dlaczego on to robi? Jakby spoko, nie będę się kłócił, jakby nie chce to robić spokojnie. O, rzeźba wspaniała. Moglibyśmy sobie... Co to jest w ogóle? Rehabilitacja terenu. Pozwala na pokrycie gładkiego kamienia i innej powierzchni ziemią, aby umożliwić uprawę.
1500, kurde, długo. Heavy Bridge. Superstar Bridge. Deepwater Bridge. Tego na razie nie potrzebujemy chyba. Zbroje płytowe. W sumie zbroje by nam się przydały, nie? Zbroje by nam się przydały, żebyśmy mogli naszych tych wyposażyć w coś. Herbaliz, apothecary. Ginger, herbalizm. Tutaj później można robić jakby ciekawe też rzeczy można robić z tego, nie? Bramy, więzienne drzwi. Jakieś w ogóle drzwi automatyczne. Czym jest to ODIS? Multi-analyzer. Laboratorium badawcze. Vanilla Expanded. Szkoda, że nie mogę dać. Szkoda, że nie ma takiej opcji, żeby dawać po prostu, żeby oni jakby robili cały czas po prostu jakieś badania po kolei po prostu, żeby jechali, nie? Siege Equipment, balista, katapulta. W sumie balista, czemu nie? Jakby zróbmy sobie balistę. Niski poziom hemogenu. Czy ty sobie właśnie pijesz hemogen? 14 na 34. Szału nie ma, ale myślę, że to jest lepsze niż nic, nie? Czemu wy się bijecie? Kurde. Samantha. Lecz proszę go. Ale też uwięź go od razu, jak już tu jesteś. Mamy aktywne zadanie. Ziomek dołącza. Górnictwo, gotowanie, sztuka i społeczne. Też spoko opcja. Też można by z tego skorzystać, ale musielibyśmy... Musimy jakąś bestię pokonać, żeby móc tą postać do nas dołączyć. Tutaj w ogóle. Tutaj moglibyśmy sobie dać w ogóle stal. Całą stal, żeby była w jednym miejscu. Tutaj moglibyśmy sobie dać tkaninę. Tkanina. Skóry wełna. Nawet wszystkie tkaniny moglibyśmy sobie dać w to miejsce. Jakby czemu by nie? Niech oni to poprzenoszą. W ogóle te tandetna do sprzedania. Mała rzeźba wspaniała. Zamontuj. Damy to naszym ziomkom. Naszym ziomkom możemy to dać. Czemu ty stoisz koło niego? Nie musisz szukać celów. To potrzebuje leczenia. White potrzebuje leczenia. Samantha. Lecz proszę od razu. Kurde, mogłem... Ach, mogłem nie dawać Samanty, tylko dać ten. Tylko dać Kekogal. Kekogal. Odpoczynek, pacjent. Lekarz na pierwszym. Odpoczynek, tragarz, opiekunka. Niekoniecznie. Misja odnośnie ukrytej konstrukcji. PT World z konferencji odkrył starożytny kompleks daleko od miasta. A, czyli moglibyśmy ten. Informacje o Deep Focusie, czyli o naszej legendarnej broni. Czemu tego nie robimy w ogóle? Czego nam brakuje? A, niczego nam brakuje, po prostu... Prom odlatuje. Co? Co ja zaakceptowałem? Aha, muszę 3 kolonistów wysłać do przeprowadzenia śledztwa. Nie. Nie potrzebuję aż tak. W ogóle tutaj. Chyba wejdzie więcej zwierząt. Jednak. Chyba mamy trochę więcej tych zwierząt. I chyba będę musiał zmienić, bo mamy bardzo dużo tego. Ale nam się tkanina powoli kończy, więc zróbmy tutaj sadzonkę na tkaninę jednak. Na tkaninę krzew bawełny. Ziemniaków mamy chyba też dużo.
Mamy tych pumpkin w ogóle bardzo dużo. To może zmieńmy na razie to na wózek diabelski. Czy ktoś z nas ma uprawę na 10? Mamy na 10. Czyli tylko White to może zrobić. Tylko White może zasadzić nam wózek diabelski. To masz popsute. Maskę masz popsutą. To stwórzmy maskę. Szata, maska. Zróbmy dwie maski. Ej, na razie jest spoko, powiem wam szczerze. Na razie jakby ta nasza kolonia gdzieś tam się poniekąd... Ej, w ogóle brakuje nam tego. Brakuje nam drewna. Polecenia. Zbierz drewno. Musimy więcej drewna mieć. Niestety. Jesteś budowniczym? Konstruktorem, dobra. A gdzie jest nasz agri-hand? Chyba wycina właśnie już. Tak, wycina właśnie, okej, spoko. Łaj, gdzie idziesz? Oprawia, okej, spoko, czyli sobie zwierzątko niesiesz. Też tu muszę patrzeć na to w ogóle, bo to za chwilkę się okaże mistrzowski przedmiot. Ej, spoko, bardzo ładnie, Samantha. Jestem dumny. No i będzie stół. Będą mieli lepsze nastroje przez to. Kekogal, ty już nie potrzebujesz tyle tego. Ty już nie potrzebujesz tyle... Nie potrzebujesz już... medytacji tak dużo. Więc możesz spokojnie zająć się bardziej budownictwem. Leczenie, Rodus. Kekogal, lecz. Na głowie mu stanęła. Ile procent? 23%. No jakby musimy w jakiś sposób to ogarnąć, nie? W sensie musimy jakoś to... jakoś sobie to... wyszkolić, Kekogal. Kekogal, Boże. Ta nazwa jest straszna. Balisty się robią, ten ziomek... No, wycięła z niego hemogen? Chyba tak. To się ziomek w ogóle nie podniesie. Utrata krwi. Zombie atak. A, zdanie udane. Myślałem, że zombie atak. Spoko, zdanie jakby nie problem. Zadanie to akurat nie problem. O, tu już w ogóle posadzili to, bardzo fajnie. Mamy sporo w ogóle zwierząt. Mamy sporo zwierząt. Co mnie mega cieszy. Na razie póki co te zwierzęta nie wchodzą po prostu do domu nam też, nie? Mamy, ile mamy w ogóle tych? Ile mamy marmuru? Mamy tego marmuru sporo jeszcze? Mamy tego marmuru... Halo, marmur? Murmur? Mamy tylko 180? Nie, mamy tylko... Mamy tylko 200 bloków z marmuru? Czemu tak mało? Czyżby się nikt kwary nie zajmował? Trzeba będzie kogoś tam chyba bardziej oddelegować, żeby on to szybciej robił. Widzę, Rodus sobie robi ten. A co robi Cohen? Konsumuje posiłek. A później mining inquiry. Okej, spoko, czyli on to robi cały czas. Tylko widocznie nie wydobywamy tego. Ale on w ogóle za ten. Zapierdziela, srogi jest. I on to od razu przerabia, tak? Nie, nie przerabia tego. Co to było? Zombie atak, okej, dobra. Ile zombie? W ogóle tutaj Kekogal wycięła ich wszystkich. To nieźle. Nie zdążyli się pojawić, już ich wycięła. Ale to spoko, niech się w tym strzelectwie sobie umacnia. Bardzo fajnie. Tylko dziwnie, czemu to nie zostało jeszcze. Kost nie został zrobiony. Mamy tkaninę, w sumie mamy tkaninę. Samantha, wycinasz kamienne bloki? Nie. A czy my nie możemy tego zbudować? Okej, spoko, czyli my tego nie możemy zbudować po prostu. No okej, no jakby spoko, rozumiem. Do porodu mamy jeszcze ile?
pewnie kilka dni od razu, nie? Tam miało być 6 dni, więc kurde, blisko. To na razie myślę, że poczekamy jeszcze. Poczekamy, bo za chwilkę powinna zacząć się akcja portowa, żeby dziecko nam się pojawi. Ale później chcielibyśmy chyba raczej już ogarnąć sobie. Chciałbym ją wysłać. Chyba Samantha, albo ewentualnie White'a i może Kekogal wyślę. Tylko broń zmienimy. Wysłać na inne te. Wysłać na inne. Żeby zdobyć więcej tych, więcej, większą ilość. Zdobyć większą ilość ludzi jeszcze, nie? Stwórzmy te kopie, żeby oni tutaj mieli trochę wygodniej. Nie tak. Stwórz kopię. Tak. Jakby ktoś chciał sobie pobadać jeszcze, to te badania możemy sobie zrobić w razie W. Tak mówię, no martwi mnie ilość. Martwi mnie, jaką mamy bardzo małą ilość tych. Samantha w pracy. Nie, Samantha nie jest w pracy. White, Cohen. Osoby nieuczestniczące. Kekogal możesz też. Możesz być przy narodzinach. Jedyne co jest creepy w tych narodzinach to zaraz te dźwięki, które się pojawią. Te dźwięki są strasznie creepy i są niefajne. No ale co poradzimy? Tutaj mamy ile? To jest 9 stopni? Czemu to jest tak zimno? To my tu musimy postawić... Czekaj. Temperatura, grzejnik. Dawaj mi tu grzejnik od razu. White. Może oni to zbudują, mam nadzieję, zaraz, te grzejniki, bo tu jest za chłodno. Tu jest 8 stopni. Na dworzu jest 0 stopni, a dlatego. Dobra, zaraz będą grzejniki. Zaraz się będzie nagrzewało. Tu jest 9, tu jest 9, tu jest 10. Tu jest 3 stopnie, ale jakby zwierzęta chyba nie potrzebują, takie mi się wydaje, ilości. A tu za chwilkę powinno się robić trochę cieplej. Okej, okay, i tu jest 7 stopni, 8... 9 stopni. Nie wiem, czy w ogóle tutaj wystarczy ten. Dziecko w drodze! Aha, mamy dziecko! I to jest w ogóle ten. Imię niemowlęcia, Trogo. Nazwisko... Known? No nie, jakby... A na razie niech będzie w ogóle. Później będziemy dopiero ten. Możemy inne zrobić imię? Braga? Balsa? Purple. Black mogę dać, kurde. Green niech będzie, okej, spoko. Green. Ron? Czy przeczytałem green? Postać. Okej. Okay. Jakby grunt, że mamy Kekogal. Zabierz proszę... umieść noworodka w bezpiecznym miejscu. Pięknie. I mam nadzieję, że teraz będą karmić go. O, właśnie, White go karmi. Po to właśnie zrobiliśmy taką ilość tego jedzonka, żeby tutaj spokojnie wystarczało, nie? Czy ja mam w ogóle wystarczającą ilość prądu obecnie? Nie, mam minus 160 watów. Więc wydaje mi się, że ja musiałbym chyba powoli... kolejne badania, które będę robił, to chyba będą musiały być jednak baterie słoneczne. Znaczy, boże, baterie słoneczne, te panele słoneczne. Niski poziom żywności dla dzieci. Przecież mamy tego 20 chyba. 20 mamy, więc jaki to jest niski poziom żywności? A przecież mamy jedzonko. O co ci chodzi? Mamy bardzo dużo... bardzo dużo jedzonka. Dobra. W ogóle ustawiłem też prędkość dorastania dzieci na 6%. Więc... raczej niedługo powinna już być, że tak powiem, ten wyczerpanie porodowe. Laktacja, pełna mleka. No i jest spoko. Samantha, gra w grę. Ja bym chciał, żebyś Samantha zajęła się teraz opieką też. Pierwsze to opieka, a później cała reszta. Bezczynni koloniści, Samantha bezczynna. I ona na razie gra sobie. Ona może na razie odpocząć, jakby nie ma żadnego problemu.
White, twój sprzęt się popsuł i popsuła się twoja szata. Popsuła się szata, więc musielibyśmy tą szatę stworzyć nową. Szata jest. Zróbmy sobie trzy szaty. Czy my tu zmieniliśmy już? Zmieniliśmy, okej, okay, spoko. I nawet ja byłbym chyba za tym, żeby też to zmienić. Tutaj będziemy mieli... O! On zbiera atasaci na bieżąco, okej, okay, dobra, spoko. Tu posadzimy tego wózka diabelskiego, mam nadzieję tylko, że on nam się w ogóle utrzyma. Mamy na dworze minus 2 stopnie. Myślałem, że... Tu jest ile stopni? Tu jest 12 stopni, 20 stopni, 20 stopni. Ja bym chyba dołożył jeszcze jeden grzejnik. Gdzie tu jest? Stwórz kopię. Zamontuj. Stwórz kopię. Ja bym chyba jednak zamontował jeszcze jeden grzejnik w pokoju u młodej. Mistrzowski przedmiot, pięknie. Nie, u niego. To jest mężczyzna. Okej. Okay. To jeżeli to jest mężczyzna, to jedynym prawdziwym mężczyzną Janusz jest jedynym prawdziwym mężczyzną, także Januszu, witam w kolonii. Mam nadzieję, że będziesz się bawił u nas całkiem dobrze. Że przeżyjesz w ogóle. W ogóle Janusz, ale mam pomysł. Ale mam zajebisty pomysł. Stary, zrobimy z ciebie Konana. Będziesz Janusz aka Konan. Janusz, title Konan. Akceptuj. Janusz aka Konan, już widzę w twoich rękach taki miecz dwuręczny i będziesz po prostu, będziesz najlepszym kolonistą na świecie. Zrobimy z ciebie typowego tanka. Nie wiem, jaki masz trade, czy w ogóle masz jakiś ten? Masz Ground Keepera, stały efekt nastroju plus 5, ładowność plus 5, globalna szybkość pracy plus 5, szybkość wzrostu odporności plus 10, odporność na toksyny plus 10. Ej, to jest spokojnie, ogólnie spoko. Prędkość ruchu plus 2, plus 0,2. Ej, ty jesteś w ogóle spoko, postacią będziesz. I my z ciebie zrobimy w ogóle... zrobimy z ciebie totalnego koksa. Tylko musiałbym zobaczyć. Wydaje mi się, że jest jakiś mod, który daje możliwość uczenia się dzieci. Że one siedzą przy ławeczkach i się uczą. Musiałbym to ogarnąć. Musiałbym tego moda znaleźć i go po prostu wykorzystamy. Właśnie, za mało prądu mamy. I teraz, moi drodzy, ja potrzebuję broń w ogóle dwuręczna. To będzie twoja broń. Ja teraz potrzebuję... Albo musielibyśmy sobie zrobić energię geotermalną, albo generatory słoneczne. I chyba dajmy sobie generatory słoneczne. A później mogę mieć jeszcze advance. Okej, okay, spoko. Zróbmy sobie generatory słoneczne, bo ta ilość prądu już troszeczkę nam nie daje rady. I będziemy musieli się wspomóc trochę. Postawmy sobie jeszcze jeden generator, żeby tą ilość prądu trochę utrzymać, bo tym bardziej jak w środku jest zimno, to musimy się posiłkować dodatkowym źródłem ciepła. No, w ogóle tutaj możemy stworzyć sobie kopię. Zamiast tych drzwi będzie normalna ta. Dobra, moi drodzy, dzięki za uwagę. Mamy prawie 40 minut, za długo gram dzisiaj. Mamy prawie 40 minut, także dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku z RimWorld. Trzymajcie się, na razie i cześć.